początku, Mateusz, to chciałbym Cię ponownie powitać w chemiku. Ile to już 6 lat, kiedy ostatnio raz ubrałeś bluzę w imię Strój Chemika Police? No tak, dokładnie gdzieś tam 6 lat minęło po tej rozłące, kiedy odszedłem grać w futsal. No i bardzo się cieszę, że tutaj chemik dał mi szansę i że mogę razem z drużyną się przygotowywać do tej rundy rewanżowej. Także bardzo się cieszę, że wracam na stare śmieci, bo zawsze sobie mówiłem i myślałem, że jeszcze chciałbym wrócić na duże boisko i fajnie, że dziękuję w ogóle tutaj chemikowi, że taka możliwość zaistniała i bardzo mówię, bardzo się cieszę, że wróciłem tutaj. Piąty sparing, co ważne, zwycięstwo, jakby nie patrzeć, z jednym, przynajmniej tak się mówi, pretendentów do awansu do drugiej ligi. No tak, jesteśmy tutaj już po piątym sparingu, trochę tych obciążeń w nogach jest. Wiedzieliśmy, że przyjedziemy tutaj do Kotwicy i to nie będzie łatwe spotkanie, ale wynik gdzieś tam jest pozytywny dla nas, także cieszymy się na pewno z przebiegu gry, bo tych sytuacji trochę było. No ale wiadomo, że jeszcze dużo pracy przed nami i na pewno tutaj ten kolejny miesiąc, który będzie przed nami, też przyniesie nowe rozwiązania, nowe sytuacje i w tych sparingach kolejnych na pewno będziemy gdzieś tam szkolić to co trener nam nakazuje, także bierzemy się dalej do roboty i wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami.